Anna Onichimowska, po drugiej stronie gór. Aisza bawi się z Kenny, swoim młodszym bratem samochodzikiem zrobionym z plastikowej butelki. Samochodzik ma kółka z nakrętek i wycięte w środku miejsce dla kierowcy. Sama go zrobiła. Aisza ma zręczne palce. Tak zawsze mówiła pani nauczycielka, kiedy dziewczynka chodziła jeszcze do szkoły. Nauczycielka mówiła też, że ma otwartą głowę i że do tej głowy łatwiej wchodzi wiedza niż do głów innych dzieci. Ale z tej wiedzy niewiele już zostało. Do szkoły chodzą teraz prawie sami chłopcy. Dziewczynki muszą ze swoimi mamami chodzić codziennie po wodę. Zabiera im to niemal cały dzień. Ruszają rano, dużą, zwartą grupą. Wszystkie niosą naczynia na plecach, głowach, biodrach. Aisza ma kanister i dużą plastikową butelkę zawieszoną na plecach. Na razie idzie się lekko, więc żartują, opowiadają ploteczki. Kamaria zrobiła sobie nowy tatuaż. Aisza też każe sobie taki zrobić, jak będzie starsza. Tyle, że ona chce mieć wizerunek ptaka, nie węża. Lubi patrzeć na niebo, na chmury i gwiazdy. Idą już 2 godziny. Przechodzą przez wyschnięte koryto rzeki. Z oddali słychać stado antylop. Biegną do jeziorka. Tu też wkrótce nie będzie wody, mówi jedna z kobiet. Kiedyś to było wielkie jezioro, a teraz kałuża, dodaje inna. Nawet Aisza widzi, że poziom wody w jeziorku jest coraz niższy. Niedawno woda sięgała jej do szyi, a dziś do pasa. Aż tak nie urosłam, myśli. Tak bardzo chciałaby się napić, ale wie, że nie wolno. Najpierw trzeba przygotować wodę, inaczej można zachorować. I tak mają szczęście. Słyszała o miejscach, gdzie pije się słoną wodę, bo innej nie ma. Ale słyszała również, że bywają miejsca, gdzie wody jest tyle, że można pić ile się chce, od rana do nocy. A w dodatku kąpać się, każdy w swojej wodzie. A nie tak jak u nich, po kolei, w tej samej. Nie umie sobie tego nawet wyobrazić. Napełniają naczynia. Na wodę, którą przyniosą, czeka cała wioska. Dla każdego nie więcej niż 4 litry, na całą dobę. Trzeba się z nią bardzo ostrożnie obchodzić, bo bez wody nie ma życia. Teraz już nikt nie żartuje. Naczynia są bardzo ciężkie, a droga daleka. Zajmie im ponad 3 godziny. Aisza wyobraża sobie, że jest zupełnie gdzie indziej, w kraju, który widziała na obrazku w szkole. Zielonym, pełnym strumieni z krystalicznie czystą wodą. W kraju, w którym zamiast chodzić codziennie po wodę, miałaby czas się uczyć, a jej mama znów sprzedawałaby w sklepie. Pani mówiła im w szkole, że klimat się zmienia i wszystko zależy od ludzi. Gdyby każdy mniej jeździł samochodem, nie kupował aż tylu zbędnych rzeczy i oszczędzał wodę nawet tam, gdzie jest jej pod dostatkiem, nie byłoby u nich takiej suszy jak teraz. Aisza nie wie dokładnie dlaczego, ale może jeszcze kiedyś pójdzie do szkoły i dowie się tego wszystkiego. Zamyślona potyka się o kamień. Butla z wodą spada na ziemię i drogocenny płyn wsiąka w piasek. Musiała nie dokręcić butelki. Co robić? Odstawia ostrożnie kanister. Poczekaj na mnie, prosi mamę. Zaraz wrócę. Nie możesz iść sama, sprzeciwia się mama. Mogę, upiera się Aisza. Znam drogę. Wszystkie na ciebie poczekamy, popiera ją Kamaria. Nie odeszła na szczęście daleko. Za 30 minut jest znów nad jeziorkiem. Kłuca zanurza butelkę. W wodzie odbija się mała chmurka. Okrągła jak placek z sorgo. Biały obłoczek, placuszek. Idź przez góry, dziewczynko. Aisza słyszy głos. Rozgląda się przestraszona, ale nikogo i niczego poza nią i obłoczkiem nie ma. Za górami jest kraina, o której marzysz. Nigdy już nie będziesz musiała chodzić po wodę. Wieczorem Aisza nie może zasnąć. Myśli wciąż o chmurce i o drugiej stronie gór. Kilkoro ludzi z wioski zniknęło już za górami. Między innymi kuzynka Aiszy, Dada, ze swoimi rodzicami. Tu jest naprawdę woda i uprawne pola, pisze jej w SMS-ie Dada. Aisza czyta wiadomości od kuzynki szeptem. Cicho, jak najciszej, żeby nie usłyszał tata, bo tata uważa, że nie wolno opuszczać ziemi przodków i powinni mieszkać tam, gdzie ich ojcowie i dziadkowie. Aisza nie wie, co o tym myśleć. Wierci się aż do świtu. Ledwie przysypia na chwilę, budzi ją stukot o blaszany dach. Deszcz! Pierwszy od 3 miesięcy. Już wszyscy są przed domami, wystawiają naczynia. Mamy pospiesznie namydlają dzieci i ich ubrania. Prawdziwy prysznic z nieba, co za luksus! A wodą po praniu można wyszorować podłogę. Dookoła słychać śmiechy, pełne są już wszystkie garnki, beczki i butelki.
Nagle deszcz się kończy, jakby ktoś w niebie zakręcił kurek. Ziemia pije chciwie każdą kroplę. Po paru godzinach jest tak samo wyschnięta jak zawsze. Ale dzisiaj żadna z kobiet nie musi iść po wodę. Ani nawet jutro. Na co czekasz? Słyszy Aisza. Znów idzie do jeziora. Zadziera głowę, obłoczek, placuszek. Widzi, że nikt inny go nie słyszy, tylko ona. Pokażę ci drogę, nie bój się. Obłoczek tańczy po niebie. Nie zwlekaj. Dziś w nocy? Pyta go Aisza bezgłośnie, ale i tak ją słyszy. Idź w stronę gór, spotkamy się o świcie. Co z tobą, córko? Tym razem to mama. Chodzisz jak we śnie, nic ci nie jest? Niespokojnie dotyka jej czoła. Coraz więcej ludzi w ich wiosce choruje. Wszystko dobrze, przytula się do mamy. Wszyscy śpią. Aisza wstaje jak może najciszej. Serce jej mocno bije. Kiedy znów zobaczy rodziców i babcię? Za progiem domu rysuje patykiem na piasku strzałkę i góry. Będą wiedzieli, gdzie poszła. Ma nadzieję, że ruszą za nią. Nagle obok wyrasta Kenę. W rączce ściska samochodzik z butelki, z którym ostatnio nie rozstaje się nawet w nocy. Co robisz? Pyta. Jeszcze chwila, a gotów zbudzić cały dom. Patrzy na strzałkę. Nawet on rozumie, co to znaczy. Chcę się z tobą bawić, oświadcza stanowczo. Gdyby nie Kenę, Aisza wędrowałaby szybciej, ale mały i tak zachowuje się bardzo dzielnie. Po raz pierwszy spotkał gadającą chmurkę. Posuwa się teraz nad nimi od chwili, kiedy wstał dzień. A siostra zabawia go bajkami prawie tak samo dobrze jak babcia. Znaleźli kozią ścieżkę. Wiedzie między wysokimi głazami. Chce mi się pić, szepcze Kenę. Podzielę się z wami tym, co mam, słyszy Aisza i z obłoczka spada deszcz. Malutki, trwa nie dłużej niż minutę. Musimy trochę odpocząć, decyduje Aisza i przysiadają na płaskim kamieniu. Z oddali widać ich wioskę. Dziewczynka tęskni za domem i kozą, a nawet za pomarszczonym kaktusem, który rośnie obok beczki na deszczówkę. A najbardziej za mamą. Gdyby nie dzieci, nic by go nie przekonało do ruszenia się z wioski, myśli babka, zerkając na tatę Aiszy. To wszystko bajki, tam jest tak samo jak tutaj, zobaczycie. Tata Aiszy wymachuje rękoma w stronę gór, zaciska dłonie w pięści. Najważniejsze, żeby odnaleźć dzieci, niepokoi się mama. Co im strzeliło do głowy? Żeby tylko nie stało im się coś złego. Mogą spotkać jadowite żmije i skorpiony albo złych ludzi. Trzeba się spieszyć. Chcę do mamy. Kenę zanosi się płaczem. Jest zmęczony i głodny, myśli Aisza. Zjedli już dawno dwa placki, które wzięła ze sobą na drogę i garść fasoli, ziarenko po ziarenku. Zamiast obłoczka wisi nad nimi księżyc, taki sam okrągły, tyle że żółty i niemy. Skądś słychać chrzęst żwiru, jakiś kamień poturlał się na dół. Co zrobię, jeśli to zbliża się lew? Plecy Aiszy pokrywają się potem ze strachu. Braciszek przytula się do niej z całej siły. Aisza! Kenę! Słyszą głos taty. Znaleźli nas, jak dobrze. Podróż autobusem do wsi, w której mają zamieszkać, trwa wiele godzin. Kilka razy tata się waha. Wrócić czy nie wrócić, ale udaje im się go przekonać. A obłoczek jeszcze raz dzieli się z nimi wodą, zanim docierają do źródła. A potem do kolejnego. Miejsce ostów i suchych traw zastępują pierwsze zielone rośliny. Dziękuję, 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 szepcze Aisza, patrząc w niebo. Płyń z powrotem, obłoczku, placuszku. Przydasz się moim koleżankom, które chodzą po wodę. Powiedz, że za nimi tęsknię. Pod nimi jak zielona wstążka rozwija się dolina. Dada! Aisza nie może się nacieszyć widokiem kuzynki. Na razie mieszkają wspólnie. Przede wszystkim musicie iść do pracy, Aisza do szkoły, radzi siostra mamy. Ja szyję ubrania, pokazuje sukienki jeszcze nieskończone. Może wspólnie otworzymy sklepik? Aisza z dadą chodzą po domu. Dziewczynce najbardziej podoba się prowizoryczna łazienka i ubikacja. Mogę się umyć? Pyta nieśmiało, a kuzynka śmieje się w odpowiedzi, daje jej własny ręcznik i zostawia samą. Aisza siedzi w szkole w pierwszej ławce. Mamy nową uczennicę, mówi pani. Opowiesz nam, Aisza, coś o sobie? I dziewczynka opowiada, tak jak kiedyś babcia o zielonej krainie, tak teraz ona o pustynnej ziemi, gdzie na zdobycie wody traci się całe dni, tygodnie i miesiące. Traci się całe życie. Dzieci słuchają, niektóre o tym wiedziały, a inne nie.
chociaż to przecież tak blisko. Nie wszyscy mają szczęście urodzić się w takim miejscu, gdzie wody nie trzeba zdobywać, mówi Aisza i nagle smutnieje. Przypomina sobie Kamarię i jej tatuaż. Czy jeszcze kiedyś go zobaczy?